Ursus, najpopularniejsza polska marka ciągników rolniczych. Kiedyś potęga i chwała kraju, dziś upadłe budynki, ale nie o tym będzie ten odcinek. Dzisiaj pokażę wam Ursusy moich widzów, więc lecimy. Więc pierwszego Ursusa w dzisiejszym odcinku podesłał Szymon Niemiec. Jest to Ursus C363P z rozsiewaczem marki Strumyk. Pozdrawiam. Ja ciebie również, Szymon, pozdrawiam. Bardzo fajne zdjęcie. Ursus widać w stanie blacharsko-lakierskim, w dobrym stanie. Ładnie utrzymany. Fajny rozsiewacz. Jeszcze takiego, o takim nie słyszałem, nie widziałem. Sporo nawozu, bo chyba 3 palety. Więc sobie lecimy z kolejnym Ursusem, który podesłał Jakub. Jest to Ursus C355. Bardzo fajny Ursus, podoba mi się, kolorek mi odpowiada. Fajny kolor w ogóle, podoba mi się bardzo. Możesz napisać w komentarzu, jeżeli to Jakub oglądasz, co masz zamontowane z przodu, tam jak jest miejsce obciążnika, taki, nie wiem, kątownik, rurka z takimi dwoma bolcami skierowanymi w górę. Jestem tego bardzo ciekawy. Więc tak, lecimy z kolejnym Ursusem od Agrosąsiedzi tym razem. I jest to Ursus C360 po remoncie. Na gospodarstwie robił 30 lat i dalej robi. Bardzo się cieszę. To są jednak niezawodne, jak to niektórzy mówią, maszyny. Niezawodne maszyny. Remont bardzo fajnie wysłał. Wyszedł ci. Szkoda, że nie wysłałeś przed remontem, jak wyglądał. Kolejny Ursus jest od Agro Jakub Team. Cześć, chciałbym ci przedstawić mojego Ursusa, który przebiegł teraz remont. Rocznik myślę, że tak 1976 pomiędzy 75. Gdzieś w tych latach. Krótka historia. Był on nieużywany. Oraz nie widzieliśmy, że coś z niego powstanie. Jeszcze kto wie, może i zamiast remontu by wylądował na złom. Jesienią był tylko do rozrzutnika, a czasem przysiano kosa pomagał, czyli baloty woził widłami. W tamtych latach mój dziadek chciał zmienić go na zetora. Pozdrawiam, ja ciebie również jako pozdrawiam. Remont naprawdę udał się, wygląda przepięknie. Ursus, dobrze, że niektórzy remontują Ursusy, bo jeszcze może kolejne pokolenie będzie cieszyło się tymi Ursusami, tymi maszynami. Myślę, że za jakieś 15 lat nadal będą Ursusy, jeszcze się nie rozsypią. Więc za kolejny Ursus jest od Agrobracia 12. Witam, kłaniam się nisko, piszę do ciebie, bo wszedłem na twój film i chciałem zaprezentować swojego Ursusa 3512. Ciągnik od nowości na naszym gospodarstwie. Ciągnik bezawaryjny, brak wymian części, bo ciągnik bardzo się sprawuje. Ciągnik jest z 1969. Przepraszam, źle pomyliłem datę. 1996. Przepraszam, pomyliło mi się. Ursus w bardzo ładnym stanie jest, przepięknie zachowany. Naprawdę wygląda cudownie. To by był ostatni Ursus na dzisiaj, ale mam dla was niespodziankę, bo teraz widzicie mojego Ursusa C360, który jest trochę, można powiedzieć, po tuningu, ponieważ ma on most 40. Kierownicę ma od Majora. Na naszym gospodarstwie jest już około 20 lat, może nawet trochę więcej. Przed nim nie było żadnego innego ciągnika i mamy jeszcze Ursusa C330M. Jest to Ursus pradziadka, ale my go często pożyczamy do jakichś różnych prac typu sianokosy, kopanie ziemniaków. No, nasz ciągnik posiada tura, oczywiście 60, posiada tura
I to chyba tyle by było z tego bonusu, gdzie przedstawiłem swoje dwa Ursusy. Teraz wam się wyświetla 60, zaraz wam się wyświetli moja 30 MK. MK jest w lepszym stanie, nie ukrywam. 60 miała niedawno remont silnika, remontu blacharskiego. Na razie nie mamy w planach, trochę nie ukrywam, brak budżetu na to. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli jeszcze nie zostawiłeś suba z dzwoneczkiem, polecam to zrobić, żebyś nie przegapił następnego odcineczka. Polecam też zostawić łapkę w górę. Motywuje mnie to do dalszej pracy. Na razie, cześć!